Well, let me tell you about some chicks that I know. I got a Latina girl that says she wanted prano. Siema, z tej strony Hogaty, a dzisiaj zagramy sobie po raz kolejny w grę o nazwie Ravenfield, ponieważ przyszła nowa beta. Nowy duży update, beta numer 5 tym razem. Także oczywiście wszelkich zainteresowanych odsyłam od razu do opisu pod filmem, gdzie będziecie mieli link do ściągnięcia tej bety. Oczywiście pamiętajcie, że ściągać tę najnowszą wersję należy niżej. Tam jest niżej, trzeba kawałek zeskrolować. Macie download beta 5, powinien być taki przynajmniej napis. Widzicie tutaj mniej więcej jakie rzeczy dodali, zaraz jeszcze sobie przeczytamy. No i ogólnie tutaj napisał twórca, że niedługo będą startować z kampanią na Steamie, w Steam Greenlight. Dlatego też jeżeli wystartują i będę miał te informacje, to gdzieś spróbuję wam ją przekazać, bo będą się liczyć oczywiście wszelkie głosy, jeżeli chodzi o ogarnięcie tej gry na właśnie Steamka. Oczywiście 500 punktów, botów niech będzie 50, spawn time, powiedzmy spawn time 3. Zastanawiam się, bo teraz mamy bot team balance, w którą stronę? Aha, bardziej w niebiesko, bardziej w czerwono. Aha, czyli to tak fajnie, bo ten suwak zmienia kolor, to jest fajna opcja. No okej, dobra, startujemy oczywiście z wyspą. Weźmiemy dzisiaj nowe uzbrojenie, jak widzicie Recon LRR oraz wręcz, czyli klucz w sumie, tak? Klucz, jak klucz francuski czy coś. Doszły nowe też pojazdy, jak w sumie, czekajcie, co doszło, z nowych pojazdów. Rozbiłem helikopter na respie i nowy... Rozbiłem nowy pojazd na respie właśnie, ponieważ doszedł quad, na którym można sobie jeździć. No i ogólnie został zmieniony między innymi też... Zostały zmienione też, czekajcie, kto... Został zmieniony handling, czyli ogólnie sterowanie i jazda helikopterem i czołgiem bodajże. Quad bikes nowe, jako nowy pojazd, nowa broń właśnie Recon LRR, semi-automatic long range rifle. New tool wrench can be used to repair vehicles or simply whack people on their heads. Czyli możemy naprawiać, teraz jest system właśnie zniszczeń i naprawiania ogólnie tych pojazdów. Widzicie, macie tutaj nad, w lewym dolnym rogu, nad paskiem mojej broni życia, macie właśnie pasek pojazdu. Możemy go sobie tutaj naprawić, jak widzicie, tym kluczykiem właśnie. To tak jak Battlefield oczywiście. Więc to jest dosyć chyba normalne tutaj, jeżeli dochodzą właśnie rzeczy, które są bardzo podobne jak w Battlefieldzie. Tak jak mówiłem, ta nowa broń, która przyszła i ona, ta nowa broń, nie wiem co wam ona może przypominać, ale mi przypomina ta broń, pierwsze z czym mi się skojarzyło to w armii była taka broń jak L85A2, to był brytyjski karabin i właśnie od razu z nim mi się skojarzyło. No dobra, nawet nie mam co namierzyć, bo zginęli. Zaraz zobaczymy, jak to będzie działać. Ogólnie posiada on 14 naboi w magazynku. Ma 84 jeszcze w zapasie. I strzela tak jakby w sumie, bo nie wiem czy to jest, nie pamiętam jak to było tutaj, czy... To wygląda w ogóle jak amunicja jakaś smugowa, tak? Bo widzimy, tak na czerwono leci cała. Chyba, że to jest po prostu uproszczenie takie używane w Ravenfieldzie. Nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, jak tam z resztą broni było. Prawdopodobnie tak, bo w grach najczęściej kolorowe jakieś te strzały mają. W sensie te pociski mają jakiś kolor tutaj. No ten pan sobie wstał. Nie, teoretycznie wcześniej potrzebowaliśmy dwóch pocisków, ale chyba został też zwiększony, powiem wam, że został zmieniony poziom obrażeń ze względu na odległość, z której, czy w którą, na którą strzelamy, na dystansie, na którym strzelamy. Także to nie jest tak, że broń będzie miała identyczne teraz obrażenia z bliska, jak i z daleka. Także z daleka chyba te obrażenia się zmniejszają, z tego co widzę, bo czasem trzeba po 3 razy aż strzelić w przeciwnika, nie wystarczają 2 strzały już. Nie wiem, czy on zginął, teraz na pewno zginął. Okej, ładowanie. Jak widzicie właśnie ta broń pozwala nam na strzelanie z dosyć dużej odległości. Mamy jakiegoś ACOG-a tutaj czy coś, jakiegoś większego zooma. Oczywiście możemy tutaj sobie przycelować te 100-200 metrów czy ileś metrów. Teoretycznie możemy sobie wyliczyć. Oczywiście tutaj jak strzelamy szybciej, to nam zaraz recoil zje wszystko.
Także tutaj raczej jakichś snajperskich super strzałów nie poddajemy sobie, ale można się pobawić. Ogólnie teraz testuję jeszcze broń na tym slow motion, bo najłatwiej jest mi mówić i strzelać się przy okazji i tłumaczyć. Ogólnie helikopter ma ponoć nowy schemat latania, aczkolwiek tego nie uświadczyłem, bo tak samo źle mi się lata jak wcześniej. Teoretycznie chyba, nie wiem, optymalizacja się polepszyła. Jakieś bugi jeszcze naprawione zostały, jakieś tweaksy AI, czyli tutaj sztucznej inteligencji. Także ogólnie dużo drobnych spraw jeszcze zostało naprawionych. Okej, dynika, kolego, pyk. Ten jeszcze nie spadł, ale już spadł, proszę bardzo. Ten dynika, nie wiem czy ten umarł. Chyba nie, teraz umarł, dobra, hedzik poleciał. 4 ammo. Dobra, wyrwał strzała. I ostatni strzał też trafiony, 150 punktów od razu. No i jeżeli chodzi o zmiany, to jest chyba tyle. Także pozostaje nam zagrać. W ogóle tutaj, tak jak widzimy, Ravenfield is a single player battlefield style game. No to tyle. Tyle mi wystarczy. Mówię, czekam na kolejne dodatki, kolejne bronie, kolejne mapki, może tryby. Ogólnie zrobienie czegoś takiego na multi i ja w to będę grał, tak jak w Blockade'ika czy coś. Ogólnie też przyszła nowa gra na Game Jolta, czyli miejsce, skąd zresztą pobrałem tą giereczkę, które są tam umieszczane ogólnie takie giereczki tworzone przez jedną na przykład osobę, gdzie można sobie ją pobrać za darmo, pograć właśnie, swoją opinię wyrazić na temat takiej gry. I widziałem tam giereczkę podobną właśnie do takiego Ravenfielda, też takie fajne ludziki małe. O Jezu, patrzcie jak tutaj odpadła część czołgu, cała wieżyczka odpadła. I ogólnie jest giereczka bardzo podobna do Totally Accurate Battle Simulator i myślałem, żeby ją na następny raz tutaj ogarnąć, więc dajcie znać, ludzie, co o tym myślicie, żeby taką giereczkę właśnie do Totally Accurate Battle Simulator ogarnąć. Oczywiście przypomnę tylko, że jeżeli odcinek wam się spodoba, możecie zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem, do czego bardzo, bardzo tutaj serdecznie zapraszam, okej? Wydawało mi się w ogóle, że wcześniej pocisk się odbił. Nie wiem jak się do tego odnieść tak naprawdę, czy się odbijają te pociski czy nie. Dobra, postrzelam jeszcze chwilę bez slow-mo. Słyszycie jak się strzela, w jaki sposób? Mam nadzieję, że tak, mam nadzieję, że nie jest za cicho, ani nie jest za głośno jakoś. Niestety Ravenfield jest dosyć głośną grą, przez co ja muszę mega przyciszać. A później mogę, czasem do końca nie wiem czy jest dobrze, czy niedobrze. Jak widzicie, na slow-mo jest 10 razy łatwiej. Dlatego na slow-mo strzelam, okej, dobra, amunicja mi się skończyła. Przetestowałbym chętnie łom na kimś, ale prawdopodobnie do przeciwników z łomem, Boże, z kluczem francuskim nie dojdę. Dlatego najłatwiej byłoby przetestować to na moich sojusznikach. W ogóle mam 3 zdrowia, tak? 3 HP, 3 punkty zdrowia. Także dostałem mocno, okej. Nie będę szukać apteczki w tym momencie. Chodź tu, kolego. Chodź tu, step! No kurde, no, pozwolił mi zginąć. Oczywiście reszta broni pozostaje bez zmian, także możecie śmiało sobie je testować. No myślę, że fajnie, że coś takiego dodają. No patrzcie, no naprawdę, mi to przypomina nawet tutaj z wyglądu. Jeszcze gdyby był bardziej ten magazynek wykrzywiony troszeczkę w lewą stronę. Taką L85 A2 z army. Naprawdę, strzelało się tym, stanagi się ładowało. Także tak to wygląda. Okej, mamy 4 punkty, przeciwnik ma punkt 1. Myślę, że spróbujemy jeszcze może za chwilę pobawić się tą bronią. Może właśnie na jakąś taką większą odległość, coś w tych sprawach na tej drugiej mapie, pustynnej. Okej. Spróbujemy też zmienić właśnie układ sił. Ustawimy bardzo mało na przykład naszym przeciwnikom, a sobie ustawimy troszeczkę więcej. Dobra, spróbujmy to jakoś zjechać teraz. Dobra, go, zjazd, go wygrana. 500 punktów na wygraną. Także jak widzicie, no, o, przejęli punkt jakiś. Także powinniśmy zaraz tutaj wygrać meczyk. Okej, go, koleś na kładzie. No to żeś pojechał, naprawdę, kolego. Okej, fuck,
Fuck the shit. Nie wiem, gdzie strzelam. Teoretycznie ich zabiłem, dostając przy tym strzała. Także nie było tak źle. Dobra, tutaj gdzieś przeciwnik jest. Okej, idzie, pyk. Dobre jest to, że możemy kontynuować ostrzał nawet po tym, jak właśnie dostaniemy kulką. Pyk, pyk. Ale wyrywali kulki. Slow-mo to jest chyba jedna z najlepszych rzeczy, jakie można wrzucić do FPS-u. Naprawdę, przy slow-mo się tak miodnie strzela. W jakiejkolwiek chyba grze by to nie było. Dobra, ten pan dostanie. Headzik, czysty, piękny headshotik. Okej, przeskoczymy kawałek dalej. Trzeba tutaj poczynić postęp w zdobywaniu tej flagi przed nami. Jeżeli nie, no to będzie lipa. No to naprawdę trafiłem. Ten recoil. Dobra, dostali we dwóch. Mam 5 ammo, mam nadzieję, że ich zdejmę tu. O Jezu, dużo ich. Dobra, jeden zdjęty. Drugi wyrwał. Trzeci zdjęty. Ten zdjęty. Okej, zabrakło mi ammo. Lecimy, szybko. Trzeba to przejmować. To znaczy szybko na slow motion oczywiście. Jak najszybciej na slow mo. O nie, ten mnie zaraz będzie próbował zastrzelić. Dokładnie, tak jak widziałem. Dobra, zestrzelony jeden. Jezu, nie tam. Zestrzelony. Go. Nasza drużyno, go. Dobra, tutaj jest przeciwnik, za chwilę wyjdzie. Okej, 3 ammo mi zostało. Musimy to przejmować. Patrzcie jak na slow-mo, tak się przejmuje na slow-mo. Dobra, patrzcie, tutaj jeszcze tego ziomka ustrzelę jakoś w nogi. Ha, dostał, naprawdę. Dobra, mamy flagę, 500 punktów, myślę, że to jest nasza wygrana. Możemy uznać naszą wygranę. Oczywiście, jak zauważyliście, trzeba naciskać. Jeden strzał to jedno naciśnięcie, także nie możecie sobie całej serii wpakować z tej broni. Dobra, no to bot team balance, proszę bardzo, tutaj wrzucimy nawet 70 jednostek, wrzucimy punktów 400, spawn 3 sekundy niech będzie, no i mapa właśnie druga, czyli pustynna, bo na niej też za dużo tutaj nie pograliśmy, rasy jak tryb nocny tylko włączyłem i w sumie to by było na tyle, jeżeli chodzi o tę mapę. Wsiądziemy do tej helki, żeby pokazać wam, jak to mniej więcej działa, proszę bardzo. No naprawdę dalej mi się źle lata. Naprawdę, ja nie wiem jak latać w takich grach helką. No ja już wpadam w jakiś wir. No ja się rozbijam od razu po starcie, no po prostu nie mogę. To nie jest to świetne sterowanie z GTA po prostu. Dobra, muszę iść na piechotę chyba, że zaraz zwolni się w magiczny sposób. Kładzik. Dobra, kładzik się i tak zwolni chyba w magiczny sposób, bo kładzie się nie potrafię jechać. Boże, tam drugi kładzik czeka na odjazd. Panowie, a panowie co jeszcze na respie robią? Ruszyć dupy. Mam do was strzelać? No bez kitu. No patrzcie co oni tu robią na respie. Okej. Tak się bije właśnie przeciwników. Tą nową zabawką. Wsiądź. Ja na strzelca mogę usiąść. Jezu, dobra, lecimy. Czekajcie. No nie przechylaj się, proszę cię, helikoptrze. Czemu ten helikopter tak lata? Nie, no po prostu nie mogę. Ja nie mogę tym helikopterem latać. Kompletnie mi nie pasuje, bo to jest to sterowanie z Battlefielda właśnie helikopterem. Tam przynajmniej nie jest tak czułe i ta odległość nie jest taka mała jak tutaj, bo jednak tutaj jest to w skali jakiejś pewnej zachowane, dlatego na przykład tutaj helikopterem możecie się od razu dupnąć. W Battlefieldzie jeszcze kawałek podlecę tym helikopterem, ale nic więcej z tym niestety nie zrobię. Nie jestem w stanie zrobić. Kompletnie mi się nie podoba sterowanie to battlefieldowe, jeżeli chodzi o helikoptery. Dobra, lecimy sobie na kładziku. Super, zaraz ja tego kłada zaraz rozbiję bez kitu. Chodź kolego, może chcesz się dołączyć do mnie? Widzę, że sam idziesz, nie masz drużyny. No chodź. No chodź. Ja wsiadł! Haha! No, nie spodziewałem się, że koleś wsiądzie.
Okej, bo trochę rozwaliłem pojazd chyba. Ziomek, nie zabieraj, typie! Wypadł mi z tego, dobra. Jaki to złodziej? Okazał się być złodziejem. Ja chciałem to naprawić, a on ukradł. Dobra, już się chyba walka zaczęła w mieście. Jedziemy, mamy prze... My powinniśmy mieć przewagę, a tak naprawdę jest remis w tym momencie. Coś jest nie halo. Może nie mamy tej przewagi tak naprawdę? Czekajcie. Okej, widać przeciwników. Okej, leci strzał. Dostał! Ale dostał w brzuchol po prostu. Dobra, my widzimy flagę. Czy coś jeszcze tutaj jest? Nie ma chyba za bardzo, także lecimy do kładzika. Na szybko, z nożem, to znaczy, przepraszam, z kluczem. Dobra, go kładzik i go flaga. Dobra, flaga jest chyba tam. Okej, okay, czy są jacyś sojusznicy przy mnie, czy coś takiego? A, tu już jest niebieski punkt. Tam czołgi już są, okej. Dobra, zobaczymy może w takim razie czołg, skoro jest handling poprawiony. No ale zajechałem tym kładzikiem. Dobra, bierzemy czołg. Go czołg. Gdzie mamy jechać? Gdzie możemy teraz podjechać? Przed siebie dwa punkty zostały do przejęcia. Nigdy tam tak naprawdę nie dojechałem jeszcze w tej wcześniejszej wersji, bo po prostu jak jest duże natężenie przeciwników, to tu trudno jest gdziekolwiek się ruszyć. Ale widzę, że jako, że no nasza drużyna ma dużą, sporą przewagę, to raczej bez problemu powinniśmy to przejąć. Ja tu pierwszy raz jestem tak naprawdę. To już było dostępne w tamtej becie, ale tutaj nigdy nie byłem. Nie udało mi się tutaj dojść nigdy, bo zawsze w tym wcześniejszym punkcie już był młyn i nie dało rady zbytnio tutaj się przetransportować, żeby coś zobaczyć. Także ciekawie, ciekawie. Okej. Lecimy dalej. A jeżeli już o Battlefieldzie ogólnie mowa, to powiem wam, że wychodzi nowe DLC do Battlefielda 1. Co zwiastuje całkiem nową rozgrywkę. Nie no, żartuję. Oczywiście jedna nowa broń chyba, z tego co widziałem. Kusza będzie dostępna. Taka z granatami jakby. Oraz co? Ogólnie ten dodatek będzie darmowy, także to już jest fajna sprawa. Ilu tych przeciwników jest? Czy on sam tutaj gra? No, ty mi nic nie zrobisz, kolego. No ja was przyjeżdżam. No oni nie są w stanie mi nic zrobić tu. Jak on jeszcze wstaje, to ja nie wiem. Dostał pociskiem na twarz. Okej, drugi pocisk. No i co? 6-0. Z tą przewagą to nie mają szans kompletnie. O, rozwaliłem nam czołg. W sumie nie spodziewałem się tego tak naprawdę, że jestem w stanie nam czołg zniszczyć, ale okej. Ten kolega gdzieś jeszcze strzela. Dobra, ostatnia próba. Ostatnia próba, proszę państwa. Spróbujemy wejść do tego pojazdu. To jest czerwony czołg! Jakim cudem? Dobra. Go! Go, pocisk! Dobra, leci! Nice! Okej, ale to dużo nam nie da w tym momencie. Helikopter! Helikopter, proszę! No nie! Nawet nie wyleciałem tym helikopterem, już go rozbiłem, Boże. Nie potrafię tym helikopterem, naprawdę. Ludzie, nie gniewajcie się na mnie, po prostu ten styl latania to nie jest dla mnie. No nie uciekaj, helikopter! Halo, helikopter, ja cię naprawiam, nie uciekaj mi, ziomek. Czemu ty się niszczysz w ogóle, typie najgorszy? Patrzcie, jak go naprawiłem. No nawet mnie nie. Mogę wsiąść do czołgu i zestrzelić nasz helikopter? Proszę, gro, proszę, pozwól mi.
No dawaj, podcelownik, taki cwany jesteś. A czekajcie, on serio podleci mi podcelownik. Frajerzy, kurde. Tak się kradnie helikopter. Tak się kradnie helikopter, dowódcy? Co to ma być? Do swoich mogę postrzelać. To jest zawsze dobra rzecz. Nie masz do kogo strzelać? Postrzelaj do swoich. Okej, ktoś tutaj w ogóle czołg podwędził. Drugi, zniszczony. A my go jeszcze mu naprawimy, proszę bardzo. Tak, ale to dosyć długo. Czołg. Czołg się chyba najdłużej naprawia z tych rzeczy, z urządzeń. Ten helikopter troszeczkę krócej niż czołg. Widzicie, na jeden taki pasek przypada z 6 chyba czy 7 walnięć. Także to jest dosyć sporo. Chwilę trzeba przy tym postać. No ale okej, myślę, że w tym odcinku sobie zakończymy. Zakończymy sobie ten odcinek. Także oczywiście przypomnę tylko, jeżeli odcinek wam się spodoba, możecie zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem. No i oczywiście w opisie pod filmem będzie też link do ściągnięcia sobie Ravenfielda bety numer 5. Także jeżeli tylko nowa wersja wyjdzie lub będzie ten Greenlight cały już ogarnięty tam od twórcy, to będzie kolejny odcinek lub coś po prostu podlinkuję. Także ja dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, no i na razie, hejka!